Dzień dobry Państwu, proszę Państwa, zaczynamy sesję drugą. W tym kontekście, proszę Państwa, temat sesji brzmi, nie brzmi, ma Pan tam temat sesji, to proszę podać. Nowoczesne rozwiązania w rolnictwie to oczywiście jest ogólny temat całej problematyki, która tutaj występuje na tym forum, natomiast będziemy się zajmować aspektem, tematem zarządzania azotem. Co to znaczy zarządzanie azotem? Trochę szerszy problem niż gospodarka azotem, w związku z tym, proszę Państwa, ten panel nie będzie prowadzony na zasadzie gadających głów, które będą między sobą tutaj rozmawiać. W związku z tym, że zagadnienie trzeba zrozumieć, przedstawimy kilka krótkich prezentacji. Sądzę, że to zajmie w granicach 35-45 minut, proszę Państwa. Potem będzie otwarta dyskusja, w której Państwa zaproszę, proszę Państwa, do uczestnictwa. Ja tu mam hasła tematyczne, które mogę sterować, ale także chciałbym, żeby Państwo byli aktywni. I teraz, proszę Państwa, zapraszam do uczestnictwa w tej sesji. O, przepraszam, najpierw muszę się cofnąć krok do tyłu. Partner główny panelu BASF Polska i poproszę teraz film, a potem przedstawię uczestników dyskusji. My name is Kara. I'm looking forward to my life on Earth. Io sono Chiara. There's so much. Io ho Carla, te nomi lì. Quando sarò grande, te nomi lì. W 2050 roku Karl, Chiara i reszta ludzkości będą częścią 9-miliardowej populacji Ziemi. Będą potrzebować wokół siebie przyjaznego, naturalnego środowiska i stabilnego klimatu. Będą potrzebować łatwego dostępu do czystej wody. Zasobów ziemi, które zaspokoją ich potrzeby w dłuższym okresie czasu. Właśnie dlatego naukowcy BASF intensywnie pracują nad rozwiązaniami, które pomogą ograniczyć szkodliwe emisje do atmosfery. Sprawią, że będziemy efektywniej korzystać z naturalnych surowców. Dzięki nam rolnicy uzyskują większe plony, a odporność roślin na wysoką temperaturę i suszę wzrasta. W końcu każdego dnia będziemy musieli napełnić 9 miliardów talerzy. Każdy bowiem chce poprawiać jakość swojego życia. Dzięki chemii pomagamy zaspokajać obecne i przyszłe potrzeby społeczeństwa. Tworzymy chemię. Proszę Państwa, te 9 miliardów ludzi może przerażać, ale proszę Państwa, to nie jest moja rzeczywistość czasowa, da Bóg, ale my musimy się skupić na tym, jak wykorzystać rezerwy i czy my je potrafimy i taka będzie istota tego panelu. Proszę Państwa, zapraszam do panelu pana profesora Marka Korbasa, kierownika Zakładu Mykologii Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego. Co wy macie taką długą nazwę, nie można by to skrócić? Oklaski, tak, tak, tak. Proszę Państwa, zapraszam pana doktora Jana Klira, dyrektora Wydziału Systemów Zarządzania Uprawami Instytutu Badań Roślin w Pradze, szef zespołu do spraw przygotowania i rewizji programów działania azotanu w Republice Czeskiej. Jeszcze dłuższy tytuł. Proszę bardzo. Zapraszamy pana, nie ma tytulatury, w związku z tym pana Bogusława Rzeźnickiego, dyrektora Departamentu Hodowli Roślin, Hodowli i Ochrony Roślin w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Doktora, przepraszam, pana doktora, ale nie było podanej specyfikacji, przepraszam. Zapraszam pana doktora Witolda Łykowskiego, kierownika działu badań i rozwoju BASF Polska Spółka z OO. I proszę państwa, moje nazwisko, nie przedstawiłem się. Witold Grzebisz, kierownik Katedry Chemii Rolnej, Biogochemii Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Dziękuję bardzo. I proszę Państwa, tak jak podałem przed chwilą, schodzimy na ziemię. Nie zajmujemy się niszowymi sprawami, mimo że ważnymi, przyszłościowymi.
trzeba zająć się, proszę Państwa, azotem. Wyobraźcie sobie Państwo, że w takim kraju jak Stany Zjednoczone, który jest dla nas niedoścignionym wzorem postępu, progresu i demokracji, 30 w rolnictwie zastosowanego azotu, niech Pan już to włącza, proszę Państwa, przeznaczone jest na produkcję nawozów. 30% energii w rolnictwie to produkcja nawozów. Istotna kwestia. I teraz, jakie będziemy poruszali zagadnienie? Ja poruszę zagadnienie zarządzania azotem, wprowadzę do problematyki. Potem poproszę pana doktora Korbasa, żeby zajął się istotnym zagadnieniem. Proszę Państwa, do czego doprowadziła zielona rewolucja? Tutaj przed chwilą panowie na tym panelu mówili o drugiej. Nie, to będzie trzecia zielona rewolucja. Pierwsza była w latach 40. w Europie Zachodniej, gdzie wyprodukowane pierwsze intensywne odmiany zbóż. Druga dotyczyła ryżu i kukurydzy i tak zwanego trzeciego świata, za co Borlaug w 1970 roku dostał nagrodę. I z czym to się wiąże? Proszę Państwa, nie ma wydajnej odmiany bez nawożenia azotem i to intensywnego stosowania azotu, inaczej nie dostaniemy plonu. Wyobraźcie sobie, że bierzecie udział w wyścigach na Pardubickach, w Pardubicach i wyślecie konika polskiego. Przejdzie pod spodem. To musi być dobrej klasy koń angielski, dobrze żywiony, który przeskoczy przez przeszkody. Takie my dzisiaj mamy rośliny. Dobry koń angielski lub Arab. I proszę Państwa, następnie poproszę pana doktora Łykowskiego, żeby powiedział o inhibitorach ureazy i nitryfikacji. Następnie skupimy się na aspektach środowiskowych w Republice Czeskiej, pan doktor Jan Klir i pan doktor Rzeźnicki o aspektach, które są w Polsce. Przechodzę, proszę Państwa, do kilku haseł tematycznych, które powinniśmy skojarzyć, aby brać czynny udział w dyskusji, czy zrozumieć po prostu koncepcję, którą tutaj będę przedstawiał. Proszę Państwa, w przyrodzie jest tak, że gdybym chciał rozważyć liczbę czynników produkcji, Państwo możecie tu za chwilą ze mną podyskutować, czyli za 40 minut, to mamy ponad 50. Te czynniki nie są równoważne. Istnieje hierarchia i musimy wiedzieć, że wszystko jest uporządkowane. Kwestia się sprowadza do tego, czy my jesteśmy w stanie rozpoznać czynnik, który jest krytyczny, który decyduje o tych czynnikach, które stricte, jak przed chwilą powiedziałem, określają wielkość uzyskanego plonu, czyli o azocie. No i proszę Państwa, jedziemy dalej. O, proszę Państwa, tak sobie popatrzymy, jak jest hierarchia. Państwo czytacie, nie będę wszystko wskazywał. Proszę Państwa, hodowla roślin odmiany, tak? Pytanie, w jakim stopniu wykorzystujemy potencjał genetyczny danego gatunku. Jeszcze hodowcy mają co robić. Proszę Państwa, co może zrobić rolnik? Ustalić odpowiednią architekturę łanu. Ja teraz do Państwa bym skierował pytanie. Jak Państwo ustalacie strukturę łanu? Czy nie jest to tak, że jak siewnik ustawimy, zrobimy próbę kręconą, to jedziemy, aż skończymy zasiewy jesienne czy teraz wiosenne? Tylko w niektórych roślinach mamy ustawioną strukturę, aczkolwiek się okazuje, że dla takiej rośliny jak kukurydza nie do końca. Nie do końca. Ile powinno być roślin ziarniaków na metrze kwadratowym? Odwracamy tą sytuację. Ile powinno być kłosów na metrze kwadratowym? Ile w danym miejscu możemy wyprodukować ziarniaków? O to chodzi. Zastanowić się, ile ziarniaków, czyli od końca oceniamy potencjał siedliska i na tej bazie określamy całą strategię zarządzania łanem. I proszę Państwa, czy na CO2 mamy wpływ? Jak Państwo przeczytacie raporty IPCC i innych genialnych naukowców czy organizacji, proszę Państwa, czeka nas katastrofa. Ale gdyby nie było 3% azotu, to skąd byśmy dzisiaj mieli węgiel, który służy do produkcji, czy gaz ziemny, który służy do produkcji nawozów azotowych? Znikąd byśmy korzystali z tak zwanych odnawialnych źródeł energii. Nie byłoby takiego potencjału produkcyjnego. Proszę Państwa, o temperaturze, coś mówić, minus 7 stopni. Moi drodzy, już rzepaki nie będą plonować, już mamy opóźnienie wiosny i tak dalej, i tak dalej. Już można teraz pierwsze prognozy na temat wysokości plonów. Mamy już krótszy sezon wegetacyjny, trzeba być w pełni tego świadomym.
proszę Państwa, czynniki ograniczające wodę. Proszę Państwa, czy mamy wpływ na wodę w sytuacji, gdy mamy tak zwane po angielsku rainfed agriculture, czyli rolnictwo zależne od opadów? Żadnego. Najwyżej, że Państwo macie, tu widziałem kilku księży, jest ksiądz, że po prostu ksiądz dobrze w maju pójdzie 3 maja po prostu na pola, tak to jak kiedyś robiono w moim dzieciństwie, mimo że komuna zabraniała. Proszę Państwa, i został nam azot. A woda jest nośnikiem składników, jednocześnie woda jest składnikiem pokarmowym. O tym trzeba wiedzieć. I proszę Państwa, wszystkie pozostałe czynniki, niech będzie ich X, nie wnikam w liczbę X, decydują o efektywności wody i azotu. Nie ma wody, nie dyskutujemy o azocie, jest woda, azot. Ale proszę Państwa, co od 2 lat nam padało i rolnicy polscy, rolnicy polegli, jak im spadło 150% opadu. Polegli. Się okazało, że byli nastawieni tak na to, że jest zawsze niedobór wody, że jak pojawiła się woda, no to po prostu kropka, nie wiadomo co zrobić, nie douczyli mnie. I czynniki redukujące, z całym szacunkiem do firmy i grupy reprezentującej ochronę roślin, jest to tylko czynnik, który może powstrzymać redukcję plonu. Czy to jest u nas, czy jesteśmy w Indiach, czy jesteśmy w Afryce, w zależności od szkodnika czy patogena. I proszę Państwa, możemy sobie zadać pytanie, taki przykład. Za długo już tutaj gadam. Proszę Państwa, średnio w Polsce według moich szacowań powinniśmy uzyskać około 6 ton ziarna pszenicy. Proszę Państwa, to dlaczego uzyskujemy średnio 4 lub 4,5? Mówię o takim średnim gospodarzu po prostu statystycznie dla Polski, bo oni w Brukseli nas tak samo widzą. Tylko jako średniego rolnika. Nie widzą kogokolwiek z Państwa, który zbiera 10-12 ton. Widzą tego średniego zawsze. Proszę Państwa, nie potrafimy gospodarować wodą, nie potrafimy gospodarować azotem. Dlaczego? Zawsze trzeba stawiać pytanie dlaczego, niż zaimplementujemy narzędzia do oceny stanu odżywienia rośliny azotem. Dobra, przejdziemy sobie, proszę Państwa, to, że azot najważniejszy, to już Państwo wiedzą. O, proszę Państwa, akurat to jest prawda. Beczka Libiga nie jest prawda w swoim wydaniu, bo to zrodziło się w latach 40. XIX wieku, gdzie o azocie jeszcze nie wiedziano, jak funkcjonuje, etc., etc. I proszę Państwa, o co chodzi? Czynniki, o, patrzymy sobie tutaj, taka drobna animacja. W rolnictwie intensywnym, albo inaczej, w rolnictwie ekstensywnym to chodzi o to. Ale w rolnictwie intensywnym my jesteśmy tu. Powinniśmy być na poziomie 90-95% potencjału odmiany. Czyli mamy te 10-12 ton, jesteśmy na poziomie 10 ton. Nie jesteśmy, bo jesteśmy na poziomie 4 ton. No i tak to wygląda, jedziemy dalej. O, proszę Państwa, tu powinniśmy być. O. I proszę Państwa, dlaczego azot jest nadrzędnym czynnikiem produkcji? A to dlatego, że pole bez azotu wygląda tak, a z azotem wygląda tak. Cała odpowiedź. Żaden inny czynnik nie powoduje takiej różnicy w warunkach naturalnych. To sobie pominiemy już za długo. O, proszę Państwa, rośliny się rozwijają, wydziela się 100 stadiów rozwoju rośliny. Powinniśmy kontrolować rozwój rośliny na każdym stadium. Sobie wyobrażacie Państwo, że w trakcie 300 dni wegetacji co trzeci dzień zajmujemy się tą rośliną i tak dalej? Nie. Podzielono na fazy. Faz jest 10, ale proszę Państwa, my musimy się skupić na tych fazach, które są istotne, krytyczne. Określiłem to jako fazy kardynalne. I tu przykładowo dla pszenicy, tu jedynki zabrakło, BBCH 30-31. Proszę zobaczyć, już mamy strukturę kłosa. Mamy strukturę kłosa. I druga faza to jest faza BBCH 40-49, gdzie kłos się rozwija i ustala się liczba płodnych kwiatków. Proszę Państwa, to jest baza, o którą trzeba dbać. Te kwiatki trzeba żywić i tak dalej, żeby były podstawą do zawiązania ziarniaków czy plonu. Dwie kardynalne fazy. I przejedziemy sobie dalej, proszę Państwa. Proszę zerknąć okiem, czy jesteśmy wprawni w czytaniu. O, pierwsze ograniczenie efektywności azotu. Popatrzymy rzepak. No przykro mi, no nie będzie rzepaku w tym roku. No można tylko zapłakać, ale proszę Państwa, nic na to nie zrobimy. Proszę, popatrzymy na niebieską linię. Niebieska linia to jest azot. I popatrzymy tutaj na ten składnik, czyli potas.
pobierany jest w większych ilościach. A jakie my mamy gleby w Polsce? Ubogie. W porównaniu do gleb czeskich, to my mamy gleby ubogie. Proszę Państwa, co to wskazuje? 100 kg azotu, 170 kg K2O powinna roślina zakumulować. To jest przykład. Ale my musimy wprowadzić ten składnik, bo w polskich glebach nie ma. I ta roślina nie zakumuluje takiej ilości. A więc my stosujemy 100 kg azotu, nie tworząc szans tej roślinie do wytworzenia struktury plonu. I azot jest nieproduktywny. I to jest problem. W zasadzie kwestia jest niskonakładowa. Za dużo azotu, za mało potasu. Dlaczego? Bo mamy za słabe środowisko wzrostu roślin. I proszę Państwa, i co potem wchodzimy, proszę Państwa, z pomiarem satelitarnym, ładny łan i tak dalej, i tak dalej? Nie, ten łan jest niesprawny. Proszę Państwa, przechodzimy do diagnostyki. Znowu kilka haseł i tylko. Proszę Państwa, cztery podstawowe pytania, które każdy producent rolny winien sobie zadać, każdy doradca sobie powinien zadać i każdy handlujący środkami produkcji. Proszę Państwa, termin, timing. Proszę Państwa, wczoraj skakał stoch, miał bardzo dobry timing, pierwsze miejsce. Tak samo jest z rośliną. Przed chwilą powiedziałem 100 stadiów, 10 faz, 2 fazy kardynalne. Timing, timing, kiedy zastosować. To nie tak, że zastosować, że my sobie zastosujemy, bo widzimy, że łan jest niewyrównany i chcemy go wyrównać, że rośliny wskazują. Nie, my musimy wyprzedzić fazę. My musimy zdefiniować, ta roślina w danym momencie przyrośnie o tyle, potrzebuje tyle azotu, więc powinniśmy tyle i tyle przy założonej efektywności wprowadzić do systemu. Na tym to polega. Pytanie, co wprowadzić do systemu, ale jedziemy dalej. I dopiero tutaj ustalamy dawkę. Dawkę. W trzecim punkcie co? Trzeba dobrać nawóz. O, późna wiosna teraz, jaki dobrać nawóz? Jak tu popatrzeć, proszę Państwa, rzepak około 10 kwietnia wejdzie w fazę strzelania w pęd. Te, które przeżyły, to ile nam zostało? Kiedy wytworzy rozetę? W ciągu najbliższych 2 tygodni? To jaka to będzie rozeta? To będzie rozetka. A jak będzie rozetka, to nie będzie plonu. Jedziemy i dopiero, proszę Państwa, techniki przychodzą w następnym punkcie. I to jest logika spojrzenia. Tak jak tutaj powiedział przedmówca na poprzednim panelu, trzeba, proszę Państwa, rozważyć, traktować roślinę podmiotowo, nie przedmiotowo. Czyli od czasu do czasu trzeba z ciągnika popatrzeć i się zachwycić rośliną, żeby ją pobudzić do takiej empatii. I proszę Państwa, jak formujemy, jak patrzymy na dawkę? Proszę Państwa, potrzeby. Trzeba zdefiniować potrzeby konkretnie, ale proszę Państwa, trzeba postawić diagnozę. Jak się nie wie, ile jest w glebie, to jaka będzie diagnoza? Jak się nie wie, ile jest w roślinie, to jaka będzie diagnoza? Rozszerzymy to. I dopiero wówczas dobierać nawozy. Jedziemy z bardzo długo już. I proszę Państwa, jak to w glebie? Proszę popatrzeć, tak jest mineralizacja w glebie, a tak są potrzeby roślin. O, i wystarczy. I proszę Państwa, zmienności, jakie mamy na polu. Proszę Państwa, zmienność przestrzenna to rolnicy rozpoznają. Jak jedzie się kombajnem, proszę Państwa, operator, bo już nie kombajnista, operator zerka z tyłu, nie potrzeba mapy. On widzi, aha, leci, to jest dobrze, nie leci, to nie ma. W ten sposób po prostu sam diagnozuje wzrokowo. O, teraz przeskoczyłem. O, moment, tu. Proszę Państwa, pola nie są równomierne. Szczególnie w strefie, w której my żyjemy, gdzie był lądolód. My w zasadzie co kilka metrów czy kilkanaście metrów mamy zmienność. Proszę Państwa, można za pomocą zdjęć satelitarnych określić zmienność do poziomu 10 metrów. Tylko, moi drodzy, jedna sprawa. Ta zmienność ma czemu służyć. Jak my wprowadzimy siewnik, który ma nam wysiać odpowiednią liczbę nasion, czyli więcej tam, gdzie jest większy potencjał, mniej tam, gdzie jest mniejszy, to ten siewnik by zwariował. Musiałby być potężnie po prostu sterowany, oby spełnić to zadanie, więc tych jednostek nie może być X. Tych jednostek musi być określona liczba, która pozwala na operację. I proszę Państwa, jedna podstawowa rzecz. Trzeba wiedzieć, ile gleba może wyprodukować. Mój świętej pamięci ojciec wiedział, tam to nie urośnie, to nie warto, tam azotu mi tam nie rzucaj, bo to szkoda. Lata 60. już wówczas wiedziałem, że z takiego czegoś, co się nazywała miska, trzeba było wysiać nawóz. Wiedział. Dzisiaj mamy sprzęt, który nam pozwala zdefiniować.
I proszę Państwa, trzeba wiedzieć, ile może być i co jest optymalne. Zmienność, proszę Państwa, wertykalna. Proszę Państwa, co my wiemy o glebie? Nic. Bo nasza wiedza się sprowadza do tego, że mamy 20 centymetrów zdigitalizowane, bo taki mamy system analizy. Jeżeli chcemy wiedzieć, proszę Państwa, to jest pobieranie azotu przez rzepak. Proszę popatrzeć, do 90 centymetrów, wiosna, jesień. Wszystkie inne składniki też są tak samo pobierane. Czyli system diagnostyki stanu zasobności gleby trzeba zmienić i rozpoznać, co to jest w całym profilu ukorzenienia się rośliny. I proszę Państwa, metody gospodarki azotem. Świetnie, tutaj przed chwilą metody rolnictwo precyzyjne i tak dalej. Na wysokim pułamie, jak tu się okazało, najlepiej jedną roślinę obserwować, a my musimy łam. Czym posługuje się rolnik, czym Państwo się posługujecie? O, proszę Państwa, praktyka rolnicza. Ładnie napisałem, wysoce arbitralna. Jeden widzi, drugi nie widzi. Tak to na tym polega. Jakbym teraz Państwa zapytał, a ilu z Państwa przechodzimy do punktu, dokonało oznaczenia zawartości azotu mineralnego do 90 centymetrów? No niewielu dokonało, bo próbek nie szło pobrać, bo gleba zamarznięta. A w Niemczech, Holandia, 1971 rok. I taki w Brukseli specjalista tak sobie popatrzy, mówi, no tak w Polsce to jest poniżej 1%. No to proszę Państwa, gdzie oni są? Oni są w średniowieczu. Tak to wygląda. Metody barwne niestosowane, metody spektralne, punktowe czy łanowe pojawiają się. To jest wszystko incydentalne. Metody spektralne, przestrzenne, to jest proszę Państwa to, co jest pobożnym życzeniem, może się stać, ale tu trzeba zainwestować. No i proszę Państwa, i na tym proszę Państwa skończę i tu pokażę metody spektralne. Znowu to zdjęcie, proszę bardzo, mamy widmo spektralne, mamy indeksy. Indeksy, ten indeks dominuje, ten drugi indeks jest indeksem, który funkcjonuje, powinien funkcjonować, ale to proszę Państwa jest duża, duża robota jeszcze naukowa, jeszcze aplikacyjna, a potem przychodzi etap wdrożeniowy. Na to muszą być pieniądze. Złożyłem wniosek do NCBR-u, wniosek został przyznany, ale chyba niewykonalny, bo nie ma kasy. Dziękuję bardzo, zapraszam pana doktora Korbasa, żeby powiedział teraz o tym aspekcie wysokoprodukcyjnej rośliny, dużo azotu, niestety duży wydatek na ochronę. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę prezentację króciutką. Nie będę tak długo mówił jak mój tutaj moderator, ale on jest święty. Ja powiem na temat zarządzania azotem, ale w kontekście ochrony roślin. Jest to tutaj istotne, proszę Państwa, dlatego że musimy rozważyć tutaj kilka takich rzeczy. Po pierwsze, fazy krytyczne dla roślin związane ale w kontekście właśnie wpływu azotu, ale także innych składników pokarmowych na występowanie grzybów chorobotwórczych, które w uprawach rolniczych powodują straty, natomiast nie są czynnikiem plonotwórczym. Natomiast to, co tutaj pan profesor powiedział, no musimy utrzymać ten potencjał plonowania. Jeżeli pozwolimy na rozwój patogenów, na obecność chwastów, bo tu trzeba to rozszerzyć, i na obecność szkodników, wtedy rzeczywiście no, mamy taki poziom plonowania, jaki generalnie Unia nam momentami ustala, natomiast moglibyśmy zbierać co najmniej tonę, półtorej tony więcej, gdybyśmy sobie dali radę z tymi agrofagami. Ten wpływ tutaj tych poszczególnych elementów żywieniowych jest bardzo duży, ale szczególnie zwracam uwagę na azot, gdzie na przykład w przypadku mączniaka prawdziwego zbóż i traw, czyli patogena choroby, która występuje na wszystkich gatunkach zbóż i oczywiście inne mączniaki także występują na innych roślinach uprawnych, natomiast skoncentruję się na zbożach, bowiem tutaj są największe straty z tego powodu. Jeżeli nie damy harmonijnie
dawek azotu i w tych fazach krytycznych on nie przyjdzie we właściwych ilościach, które tutaj wskazywał pan profesor Grzebisz, wtedy możemy doprowadzać do sytuacji paradoksalnej. Z jednej strony walczymy o plon, bo azot jest tym czynnikiem plonotwórczym, a z drugiej strony powodujemy wzrost wrażliwości nawożonej czy karmionej rośliny na porażenie przez grzyb chorobotwórczy. I takim modelowym właśnie grzybem jest ta Blumeria graminis, która powoduje moczniaka prawdziwego z burzi traw. Tutaj się nie będę rozgadywał, bo myślę, że w czasie dyskusji będziemy mówić więcej na komplementarności azotu do siarki, do magnezu, do molibdenu, do cynku, do miedzi, czyli do potasu, fosforu, bo wiadomo, że mówiąc o azocie, musimy mieć na myśli pozostałe składniki pokarmowe, z tym, że azot często będzie determinował właśnie tą harmonię tych wszystkich składników pokarmowych i to może także wpływać ujemnie na zwiększenie wrażliwości pośrednio i bezpośrednio, bo część z tych wymienionych na przykład mikroelementów ma jakby takie właściwości fungistatyczne. Niektóre działają na innych zasadach, o czym będę mówił, ale jeżeli będą te proporcje zachowane, dzięki temu też podejmujemy walkę z grzybami chorobotwórczymi przy karmieniu. I tutaj właśnie na dole widzicie Państwo tą, jaką główną rolę będą wymieniać, nie chcę tutaj wymieniać, ale są napisane tutaj te mikroelementy, które mogą zmniejszyć nam porażenie przez patogeny. Tak jak powiedziałem, dużo nie znaczy, co za dużo to niezdrowo i tu właśnie jest ten przykład moczniaka prawdziwego. Wspomniałem o tych fazach krytycznych. Mam nadzieję, że będą głosy tutaj w dyskusji, bo rolnicy mają prawo powiedzieć, ja chcę dać cały ten azot, ja wiem, że on buduje plon. I jak teraz pogodzić zwiększenie wrażliwości na choroby ze zwiększeniem plonowania roślin? I tutaj właśnie mam nadzieję, że jakiś konsensus w czasie tego panelu uzyskamy, bo no, grono jest tutaj znakomite, zarówno słuchaczy, jak i uczestników panelu. Z kolei braki żywieniowe czy epidemii chorób. Tu właśnie musimy też dokonać pewnego wyboru. Szczególnie to, zwłaszcza mikroelementy, mają znaczenie na przykład w przypadku takiej ważnej choroby pszenicy, jakim jest sprawca zgorzeli podstawy źdźbła i korzeni. Tam bardzo dużą rolę odgrywa mangan. Jeżeli ten mangan jest w odpowiednich ilościach, to pośrednio i bezpośrednio ten patogen się nie rozwija. Czyli tutaj ta rola tego mikroelementu jest znacząca. Podobnie w przypadku miedzi. Dotyczy to takich chorób jak parch zwykły ziemniaka, jak sporyż, czyli calvitie purpurea, taki grzyb, który powoduje bardzo ważną chorobę, której nie możemy zwalczać chemicznie, możemy się jej pozbywać w inny sposób. Czyli tutaj jednym z elementów tej walki może jest odpowiednia proporcja miedzi, która razem będzie dana jako pewien dodatek do nawożenia azotowego. No i to oczywiście ta beczka Libiga, to ona się będzie nam co chwilę pojawiać, bo właśnie to, co wspomniałem, to jest pewne podsumowanie. Ta komplementarność nawożenia będzie powodować, że chorób będzie mniej i musimy na to zwracać uwagę, oczywiście w ramach praktycznych możliwości, bo myślę, że na to trzeba szczególnie zwrócić uwagę. No i przykłady chorób rdza żółta, wyzwanie takie dla naszego rolnictwa w ostatnim czasie i w ostatnich latach ze względu na to, że pojawiły się agresywne patotypy sprawcy tej rdzy żółtej, czyli grzyba, który powoduje tą chorobę, różnego rodzaju plamistości jęczmienia, też pole do popisu, co się wiąże oczywiście także z odpowiednim żywieniem makro i mikro składnikami. Anomalie, które na polu możemy spotykać, nie każde pożółknięcie to jest brak azotu. Może właśnie jest to inny czynnik,
Czyli tutaj na tą stronę praktyczną rolnictwa chciałbym zwrócić uwagę. I dziękuję za uwagę. Dziękuję panu profesorowi za sprawność. Poproszę pana doktora Łykowskiego. Dziękuję. Witam państwa. Proszę państwa, kwestia nawożenia azotem jest państwu oczywiście znana. Azot jest to największy, najważniejszy czynnik plonotwórczy. Natomiast istotne jest zarządzanie tymże czynnikiem plonotwórczym. Wiemy o tym doskonale. Natomiast powinniśmy również zdawać sobie sprawę, że rośliny wykorzystują azot zastosowanego nawożenia azotowego w około 50-60%. Pan profesor twierdzi, że to jest dużo. Co to oznacza? To oznacza, że rolnik generuje straty tegoż azotu, za który zapłacił. Jest to strata ekonomiczna dla rolnika, to jest po pierwsze. Po drugie, być może nie osiąga realizacji potencjału plonotwórczego roślin. To jest drugie. A niestety po trzecie, proszę państwa, rolnictwo jest źródłem zanieczyszczeń do środowiska. W przypadku azotu mogą być to zanieczyszczenia w postaci gazowej, na przykład amoniak, podtlenki azotu, bądź też zanieczyszczenia wód, to jest bardzo istotne, azotanami. W najbliższych latach czeka Polskę zmiana prawodawstwa w tymże zakresie i tutaj proszę o kierowanie może pytań do pana doktora Rzeźnickiego, dyrektora Departamentu w Ministerstwie Rolnictwa. Dlaczego? Ponieważ wiemy, że na przykład w Niemczech od dnia 1 lutego roku 2020 będzie zakaz stosowania pogłównego mocznika w rolnictwie bez inhibitorów ureazy w celu ochrony środowiska. Jest to bardzo istotny, proszę państwa, aspekt. Firma BAS Polska, proszę państwa, podjęła temat zwiększenia efektywności stosowania odżywiania roślin azotem oraz ochrony środowiska poprzez ofertę produktów zawierających inhibitory ureazy czy inhibitory nitryfikacji. Osobnym zagadnieniem jest stosowanie, proszę państwa, inokulantów, czyli szczepów bakterii wiążących wolny azot z powietrza, szczególnie istotne w przypadku roślin bobowatych. Proszę państwa, inhibitory ureazy to przede wszystkim Limus, Limus Yellow, Limus CL. Limus CL oferowany do stosowania łącznego z RSM-em. Wiemy, że w rolnictwie RSM jest doskonałym źródłem azotu i to zdaje się jedna z tańszych form. Jeśli chodzi o Limus Yellow, jest to produkt przeznaczony do stosowania z mocznikiem. Sensem jest przygotowanie produktu gotowego przez producentów mocznika, czyli produkt dedykowany do przemysłu. Jeśli chodzi o inhibitory nitryfikacji, oferuję, proszę państwa, produkt Wizurę. Proszę państwa, gnojowica. Gnojowica jest, może być jednym z ważniejszych źródeł łatwo dostępnego azotu. Różnica, proszę państwa, między rolnictwem polskim a zachodnioeuropejskim jest taka, że w Polsce w znakomitej większości gnojowicę się wylewa, a w krajach Europy Zachodniej się aplikuje. Tak? Czyli wykorzystuje się w wyższym stopniu azot zawarty w gnojowicy dla potrzeb roślin. W Polsce w znakomitej większości gnojowica jest odpadem i niestety generatorem zanieczyszczeń środowiska. Inhibitor nitryfikacji stosowany do gnojowicy w przypadku jej aplikacji w znakomity sposób redukuje te zanieczyszczenia. Jeśli chodzi o przemiany azotu, ja sobie to podaruję, istotnym czynnikiem jest, proszę państwa, w przypadku grupy amidowej zawartej w moczniku, redukcja emisji amoniaku do atmosfery, bo to jest istotne, czy też azotanów do wód gruntowych. W przypadku nadmiernego stosowania, a wiemy, że na przykład pod kutku kukurydzę stosujemy przedsiewnie z reguły 100% dawki azotu, no w pierwszym miesiącu bądź dwóch ten azot nie jest potrzebny roślinie. On jest potrzebny w przeciągu okresu wegetacji, czyli nadmiar azotu w glebie, zwłaszcza na glebach lekkich, może powodować niestety zanieczyszczenia środowiska i my to wiemy. Inhibitor ureazy, jakim jest Limus, może, proszę państwa, istotnie redukować to zanieczyszczenia. Proszę państwa, oczywiście w przypadku Wizury doskonałym inhibitorem jest również temperatura. Wiemy doskonale. Także wraz ze wzrostem temperatury niestety przemiany azotu
NH4, czyli amonowego do azotanowego, postępują bardzo gwałtownie. Azot amonowy nie jest formą mobilną w glebie. Jest łatwo przyswajalny dla roślin, ale niemobilny. Stąd nie generuje zanieczyszczeń środowiska. Ale w procesie nitryfikacji, przechodząc szybko wraz ze wzrostem temperatury do formy amonowej, niestety, proszę Państwa, forma azotanowa to jest zanieczyszczenie wód. Pominę Państwu może wyniki, żeby nie przedłużać. Istotnym, proszę Państwa, czynnikiem jest to, że również w Polsce prowadziliśmy badania, na przykład na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, gdzie przy stosowaniu, proszę Państwa, inhibitora ureazy zredukowaliśmy zanieczyszczenie ponad 50%. Zanieczyszczenie, proszę Państwa, amoniakiem, emisji amoniaku do atmosfery. Podsumowanie. Wizura to kilkutygodniowa stabilizacja azotu w formie amonowej w glebie, azotu dostępnego dla roślin w całym okresie wegetacji. To zwiększenie plonów i poprawa ich jakości, redukcja emisji przede wszystkim podtlenku azotu oraz ograniczenie wymywania azotanów do wód gruntowych. Jeśli chodzi o limus, czy to limus CL, czy to limus yellow, to optymalizacja dostępności azotu i efektywne jego użycie. To zwiększenie potencjału plonowania roślin uprawnych i oczywiście wspomagamy tutaj zaangażowanie rolnika w zrównoważone rolnictwo, a tym samym ochronę środowiska. Dziękuję Państwu. Dziękuję Panie Doktorze za tą część. Proszę Państwa, płynnie przeszliśmy od aspektów po prostu fizjologicznych poprzez aspekty ochrony do spraw środowiskowych. Teraz, proszę Państwa, podzielimy trochę uwagę. Poproszę pana doktora Jana Klira z Czech, aby przedstawił, jak te sprawy reguluje się, czy jak zwraca się na nie uwagę w Republice Czeskiej. Proszę bardzo, panie doktorze. Thank you very much for invitation to this congress and panel, expert panel. I would like to give you a very short overview about nitrogen management in Czech Republic. You know that this is some nitrate directive in European Union. Yes, we have implemented 15 years ago. To this problem, we search many activities. We have many activities. For example, we monitor water quality. Also, we monitor farm management. But we use very much results of research for this action program for preparation of these measures for farmers. For example, we strongly recommend new technologies, as for example, these inhibitors of nitrification. In such cases, it is obligatory to use these inhibitors of nitrification, especially before winter. As we have heard, big part of slurry or this digestate or pofferment, farmers use as a waste. Yes, it is no fertilization, it is liquidation before winter. And in such cases, it's obligatory to use this inhibitor of nitrification. It is in our legislation. It is not only Visura, it's also Piadine, NLOG, and other. Our action program was many years have been evaluated by Commission, and it has been shifted to some first stage of so-called infringement pilot. But we have successfully defended our position, and this procedure has been stopped last year. Now we have in the phase of four section program for this 4 years. We have many lectures for farmers, 100 lectures each year. We prepared many guidelines, methodics, for example, for action program measures for storage of farmland manure on the field, also for use of technological waters from stables to the soil. As you know, the structure of farms is slightly different as the situation in Poland. That means if we focus on 10% on farms, we will cover 90% of total acreage.
But we also discuss with small farmers. Yes, it's quite normal. We have vulnerable zones on 50% of utilized agriculture area. Yeah, it's about one half. About fertilizer consumption. This situation is not very good. This is minor on nitrogen, but this is phosphorus and potassium. You can see that it is mining of this phosphorus and potassium from soil. It's very negative balance in whole Czech Republic on phosphorus and on potassium. And the ratio of nitrogen is 85%. I know in Poland it's 60%. It's much better. Yes, and we strongly recommend some balances, calculation, or diagnostics, and so. And what is the result? The result is ineffective use of nitrogen and big losses, because we have seen this very popular figure three times here, Liebig's law. Yeah, and about manure, our number of livestock has decreased. And we have only 0.4 livestock units per one hectare. That means nitrogen from manure and organic fertilizers is only more about 28 kilograms per one hectare. But one third of this is nitrogen from digestate, this poferment, yes? Because we have 400 biogas stations. And the production of digestate is 8 million ton in Czech Republic. It is big amount. It is they have low storage capacities, and it reach in some liquidation on part of this nitrogen, and also big problems with water pollution. Some simplified balance. On one side you have inputs. Agricultural inputs, fertilizer, symbiotic fixation, nitrogen, and outputs. And you can see these trends are different. That means we see some over-fertilization, about 20-30 kilograms per one hectare in whole Czech Republic. That means this surplus, nitrogen surplus, that means losses, 60% to waters, 30-40% to the air, are about 60 kilograms. In Germany, it's obligatory to have maximum from this year, 50 kilograms of surplus on farm, 50 kilograms yearly, annually of nitrogen. Groundwater, surface water. The situation is not very, very bad. We can see some positive trends because we have only 20% on 20% profiles on ponds. We have problems in increasing of nitrogen content, but big part is stable, and more than 50% on surface water we can see some increasing of this situation. This is some typical course of nitrogen nitrate concentration in small water courses in agricultural land. You can see some big numbers in February, March and April, and then is optimum. But in average, we can reach 45 ppm, not 50. This is the limit. One slide from our result from some soil survey. My colleague have investigated this effect of nitrate content in the autumn in soil profile, and he compared with changes, that means losses. And we can say that if the nitrate content in the autumn is maximum 50-60 kilograms, it's okay, because the losses will be about 30-40 kilograms. This is intolerance. Yeah? But we can see in this year very high content in the autumn, because in this year was dry season and very low yields of alpha, if the silage maize, and we have found on these fields 200 kilograms of nitrogen in nitrate form in November,
but in spring we have found nothing. That means very big losses via leaching of nitrates, and we have found this nitrogen in these streams in this water. But also it depends on weather situation, on precipitation, on rain, and you can see that our country comes more dry. In the average, the amount of rain in these 5 months was about 250 millimeters, and now in average is under 200, and in wet rich regions, the decreasing was different. Yeah. And the last slide, the main point, main problem in our discussions with European commissions was the storage of manure directly on the fields. And we have made many studies, 7 years, very good studies for defending of our position, and my colleague make probes and control nitrogen, and we can say that it is not the main problem for water pollution. Thank you very much for your attention. Dziękuję bardzo panu doktorowi. Proszę państwa, jak widać, tego 50% obszarów w Czechach to są ESN-y. No, problem występuje, jest złożony, głównie z powodu nierównowagi zachodzącej pomiędzy ilością azotu a PIK. I to jest problem, który muszą przezwyciężyć, ale generalnie największy problem to jest mniej opadów. Czyli nazwijmy, klimat nam się wysusza, że tak to określę, aczkolwiek po ostatnim roku trudno to stwierdzić. Proszę bardzo, pana doktora Rzeźniczaka poproszę, proszę bardzo. Rzeźnickiego, przepraszam. Jedziemy. Dziękuję. Chciałem przede wszystkim podziękować organizatorom za zaproszenie. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Na koniec też tylko króciutko nawiążę do tematyki dzisiejszego spotkania. Przede wszystkim chciałem zwrócić uwagę na zużycie nawozów mineralnych w Polsce. To taka tabelka wprost przekopiowana ze stron GUS-u. Jak popatrzymy sobie na te dane dotyczące zużycia nawozów azotowych, fosforowych, potasowych czy też wapniowych, stosunkowo nie ma wielkich różnic pomiędzy latami, a więc na przestrzeni ostatnich 10 lat wielkich różnic tutaj w tym zużyciu nie ma. Jednak są bardzo niepokojące aspekty, podobne do tych w Czechach. W szczególności chciałbym zwrócić uwagę również na zróżnicowanie zużycia azotu w stosunku do fosforu i potasu, ale również bardzo niskie, i to jest najbardziej niepokojące, zużycie nawozów wapniowych. Nawiązując tutaj do poprzedniego wystąpienia, generalnie chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na to zakwaszenie. Około 50% użytków rolnych w Polsce wymaga wapnowania. Nieuregulowany odczyn gleby jest jednym z najbardziej istotnych czynników ograniczających w ogóle plonowanie. Nie mówię już o pobieraniu chociażby azotu czy innych makro czy mikroelementów. Straty składników nawozowych z tytułu nieuregulowania tylko odczynu gleby szacuje się na około 20 kg NPK na hektar. To jest w ogóle spadek plonotwórczy. Także dokładając do tego, co pan profesor Grzebisz na początku wskazywał, tych wielu różnych czynników składowych wpływających na plon, na wykorzystanie nawozów chociażby, które wnosimy do poprawy tego plonowania, jeszcze dokładam tutaj uregulowanie odczynu gleby. I właśnie ten niekorzystny bilans zużycia NPK w Polsce to jest 1 do 0,3 do 0,5. Powinno być 1 do 0,5 do 1. Podobna sytuacja jak w Czechach, może trochę mniej dramatyczna, ale też nie jest najlepiej. I tutaj to, co też pan profesor Grzebisz wskazywał. Przede wszystkim trzeba zacząć od badania gleby. Badania jednej próbki gleby w okręgowych stacjach chemiczno-rolniczych to jest 15 zł za próbkę. A więc przekładając to, próbki się powinno wykonywać dla tych podstawowych składników przynajmniej raz na 3-4 lata, więc to jest około 5 zł na hektar na rok. Szanowni państwo, podobnie jak w Czechach, wykorzystanie, czy w całej Unii Europejskiej, bo mamy mniej więcej te same przepisy, oczywiście w inny sposób czasami implementowane. Mówię tutaj w szczególności o dyrektywie azotanowej.
Stało się tak, że w Polsce od tego roku będzie obowiązywał program azotonowy dla całego terenu kraju. To wynika w związku z tym, że niestety przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości przegraliśmy sprawę i wdrożenia tej dyrektywy, no i kwestia jak gdyby zastosowania czy wypełnienia tych przepisów związane jest z przyjęciem programu azotonowego. Ten program azotonowy już jest na końcowych etapach pracy Rady Ministrów i mam nadzieję, że do końca marca, w kwietniu zostanie przyjęty przez Radę Ministrów i będzie obowiązkowy do stosowania przez wszystkich rolników w całej Polsce. On będzie określał warunki przechowywania, w szczególności nawozów naturalnych, okresy zamknięte, czyli kiedy nie można w szczególności stosować nawozów zawierających azot. Będzie określał strefy buforowe, w szczególności właśnie odciechów wodnych, gdzie nie można tych nawozów azotowych stosować. To wszystko po to, aby chronić wody, tak w Czechach, w Polsce czy w innych krajach Unii Europejskiej. Tereny o dużym nachyleniu, tam też będą swego rodzaju pewne ograniczenia związane z użyciem tych nawozów. Będzie obowiązek dla tych największych gospodarstw przygotowywania planów nawożenia, czy też planu nawożenia azotem, takiego uproszczonego bilansu azotu. Będą określone maksymalne ilości azotu, które mogą być dla danych upraw zaaplikowane, czy też właśnie to ograniczenie dotyczące rocznej dawki nawozów naturalnych, które powinny być poniżej 170 kg na hektar. Dodatkowo tutaj jeszcze dokładam tą dyrektywę, wdrożenie dyrektywy NEC. To jest taka dyrektywa, która mówi o tym, co państwa członkowskie powinny robić na rzecz zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza. Tam są różnego rodzaju emisje do atmosfery pyłów, ale między innymi amoniak, to co mówił pan prezes tutaj. Musimy sobie z tym radzić nie tylko w Polsce, ale we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Z mojej strony to tyle. Dziękuję. Dziękuję panu doktorowi, proszę państwa. Tak jest. Chciałem zostawić 15 minut, a jeszcze się rozgadałem. To prawdopodobnie przywilej wieku. 10 minut na dyskusję. Oddaję dyskusję w ręce państwu. Proszę formułować pytania. Jeżeli pojawi się pytanie interesujące, proszę państwa, rozwiniemy dyskusję wewnątrz po prostu grupy panelowej i z państwem. Nie mogą być tylko gadające głowy. Bo problemów jest dużo. Myśmy poruszyli tylko, proszę państwa, wierzchołek góry lodowej. Nic więcej. Czyli jedną siódmą, no załóżmy jedną entą. Proszę bardzo, nie wstydzić się, nie zjadam nikogo. Dwój nie daję tutaj. Proszę bardzo, już panu zaniosę tutaj, tak jest, żeby było słychać. No widzi pan, starszy pan powinien zrobić dziennie 8 kilometrów. Proszę. Ja chciałem zadać takie pytanie. Chodzi mi o zboża, o zimę. Jaki procent azotu wysiać przy sianiu, na przykład pszenicy, chodzi mi o pszenicę, a jaki procent na wiosnę? I w jakim okresie na wiosnę? Dziękuję bardzo, świetne pytanie dla mnie, ale ja chciałbym, żeby pan... Nie, wolniej, wolniej. Problem, który się pojawił, jest bardzo ważnym problemem z różnych punktów widzenia i w zasadzie chcę oddać państwu głos, żeby ktoś, proszę państwa, odpowiedział na to pytanie, a ja załóżmy się ustosunkuję jako ekspert z boku. No proszę państwa, tu widzę kilka osób, które miały ze mną kontakt, mogą się nie wstydzić i tak dalej. Proszę państwa, jak się ustosunkować do zagadnienia, cała dawka czy nie cała dawka? Proszę bardzo, oddaję głos panu doktorowi Korbasowi, stosujemy całą dawkę, wchodzimy 3 czy maja, czy 3 czerwca, w zależności od rośliny ozima, jara i co widzimy? Przekorny, tu kolega jest, ale ja powiem jedno, cała dawka na pewno nie, bo to już jest po prostu pewne wywoływanie wilka z lasu, czyli będziecie państwo, po pierwsze, roślina nie zużyje tej dawki, po drugie, będziecie prowokować roślinę do porażenia przez patogeny. I na tym bym skończył. Gorzej. Proszę państwa, pan doktor, profesor był tak skromny, nie powiedział, że my przygotujemy bardzo dobre menu, takie strawne po prostu, że w ten sposób patogeny nam się rzucają, bo jest dużo amidów, aminokwasów, etc., etc. Pytanie, co by zrobić w takiej sytuacji? Oczywiście państwo musicie zakupić. Tego 3 maja się trzymamy. Proszę bardzo, od razu dajecie się do punktu, kupujecie najlepszy produkt na... Proszę bardzo, kontynuuje pan Marcin. Jakie by tam pan patogeny znalazł tutaj, proszę bardzo. Proszę wstać, tak, proszę bardzo. Drodzy państwo, to zależy od grupy upraw, od rośliny uprawnej. Zboże.
wyróżniamy septoriozę, rdze brunatne, żółte, rynchosporiozy w żytach, w jęczmionach. Także tutaj szereg patogenów, które... Ja bym się nachylił tak trochę na te, które już pyle. Człowiek się rozchyla, po prostu widzi, że tam jest prawie biało. Mączniak, prawdziwy zbóż i traw. Dlatego tutaj szereg patogenów jest bardzo szeroki. No i też grupa produktów, które służą do zwalczania tych patogenów, jest również szeroka. Firma BSF poleca bardzo dobre produkty i tutaj no, w punkcie na pewno Państwo będziecie mogli zakupić produkty fungicydowe, które będą służyły do zwalczania tych patogenów. Widzicie, że Państwu, pomimo że panel jest sponsorowany przez BSF, trzeba się zastanowić, jak dawkę podzielić i jakie wprowadzić składniki, które spowodują, że zostanie przetworzony azot pobrany w białko i już wówczas ta presja patogenów jest mniejsza. I na tym to polega. Czyli w tym momencie musi być magnez, musi być ciarka, nie czeka pan ciarką nie wiadomo gdzie, tylko stosuje od razu na początku, już powinien pan to zrobić i tak dalej. Wchodzi pan po prostu z miedzią, z manganem i w ten sposób, proszę państwa, zmniejsza pan ryzyko wydatku na bardzo dobre środki z firmy BASF, ale kryptoreklama teraz poszła. Proszę bardzo, panie redaktorze. Ja chciałbym, korzystając z obecności ekspertów, poruszyć taki temat, który by nawiązywał do całości tego forum. Może się przedstawię, Karol Bujoczek, to Topagrar. A mianowicie słyszymy o tym, że z jednej strony rolnictwo jest zbyt intensywne i zbyt wiele zużywa środków. Mamy w Unii na wysokim poziomie politycznym dyskusję o tym, żeby ograniczać niektóre substancje aktywne. Z drugiej strony chociażby w Polsce dyrektywa azotanowa też bardzo mocno będzie wymuszała efektywne i właściwie dobrane stosowanie azotu. Jak zatem dla tych nowoczesnych gospodarstw przygotować rozwiązania i konkretne propozycje, żeby wykorzystać tą wiedzę, tak jak panowie tutaj tylko zasygnalizowali, że stosowanie mikroelementów poprawia tą zdrowotność i poprawia po prostu odporność tych roślin, i kiedy rolnicy będą mogli otrzymać bardzo konkretne porady, zalecenia, żeby właśnie sprostać tym wymogom najbliższych lat. I zwłaszcza jeśli chodzi o tą produkcję intensywną gospodarstw. Bo w Polsce mamy zróżnicowanie duże. Z jednej strony, jak pan dyrektor Rzeziński powiedział, 50% zakwaszonych gleb. Tych problemów podstawowych jest z jednej strony dużo, ale w tych nowoczesnych gospodarstwach trzeba sięgnąć o tą poprzeczkę wyżej. Dobrze. Dziękuję panie Karolu. Ja sobie mogę tak pozwolić. Znamy się w zasadzie od zawsze. Pytanie jest złożone, proszę państwa, bo tak stricte o czym mamy rozmawiać? O średnim rolnictwie? Przepraszam, o rolnictwie podkarpackim, czyli drobnym, też funkcjonuje, czy o rolnictwie intensywnym, gdzie w zasadzie uzyskuje się plony na poziomie potencjału i zarządzanie już jest inne. Załóżmy, skupmy się na tym drugim obszarze. Proszę państwa, tu zasygnalizowałem, że trzeba zrobić bardzo dobrą digitalizację pól. Trzeba po prostu łany duże, 60-100 hektarowe podzielić na mniejsze, tak jak one kiedyś funkcjonowały i dla każdej jednostki zdefiniować potencjał plonotwórczy. Jak definiujemy? Zaczynamy od końca, od liczby kłosów na jednostce powierzchni, czy od liczby łuszczyn, czy ziarniaków i tak dalej. Jeżeli taki element uzyskamy, to odpowiemy sobie na pytanie, ile mamy wysiać, nie w zasadzie na takiej, że im słabsza gleba, tym więcej, bo coś przetrwa. Nie, nie. Trzeba dostosować ilość, inaczej potencjał plonotwórczy do ilości wody, którą gleba może zmagazynować i musimy się zastanowić, jak zmagazynować wodę w glebie, a jak to możemy zrobić? Tylko poprzez wzrost ilości cząstek ilastych w glebie, stricte organicznych. I w ten sposób pracując możemy doprowadzić pole do pewnej homogenizacji. Druga sprawa, dla każdej odmiany musimy mieć bardzo dobry profil wzrostu biomasy, a wzrost biomasy zależy od sumy temperatur. Azot wpływa na wielkość powierzchni asymilacyjnej. Trzeba po prostu zwrócić uwagę, kiedy popełniamy błędy. Błędy popełniamy, w zasadzie polski rolnik jeszcze nie zasiał, a już nie zbiera, proszę państwa, czyli błąd popełnia przed rozpoczęciem całego cyklu technologicznego. Wracając do technologii, trzeba skupić się na fazach kardynalnych, nie wszystko, na dwóch.
BBCH 30-31 i 40-49. W pierwszym przypadku dobry pomiar azotu mineralnego w glebie. Znowu zadam pytanie, ilu z Państwa wykonało taki pomiar? Ilu wie? O, proszę bardzo, jeden producent, mamy tu 150 ludzi na sali, proszę Państwa, to jest mniej niż 1%. To proszę Państwa, gdzie jesteśmy? Druga sprawa. W BBCH 29-30 dokonujemy analizy spektralnej łanu, online mierzymy przyrost masy, które mierzymy na podstawie przyrostu temperatury i tak dalej i wiemy, jaką dawkę powinniśmy zastosować, żeby ta roślina w dobrej kondycji dotrwała do stadium BBCH 51 i tak dalej, i tak dalej. W tym momencie, mając pszenicę, wykonujemy pomiar BBCH 40, analizujemy przyrost biomasy, jaki może wystąpić dla założonej liczby ziarniaków i w ten sposób, proszę Państwa, wiemy, ile wprowadzić azotu na trzecią dawkę. To jest mój program, który złożyłem do NCBR-u i 500 tysięcy złotych mi brakuje, żeby za 5 lat, jak pójdę na emeryturę, panie Karolu, zrobić zalecenia konkretne dla tych, którzy produkują na najwyższym poziomie. Jeszcze jestem aktywny zawodowo, ale w drugiej części oddaję głos tutaj panom, żeby po prostu ustosunkowali się, szczególnie panu Markowi, żeby po prostu powiedział, to trzeba chronić. Tu nie ma, proszę państwa, że my przy potencjale 10 ton powiemy nie, zastosujemy siarkę czy magnez i Pantarei, mamy spokój. Nie, nie. Bardzo inteligentny system ochrony musi być. Pan Witek czy pan Marek? Proszę bardzo. Nie, zostawię tu. Bo to jest mój, dobra. Dobrze, panie Marku, 3 minuty i kończymy, dobrze, bo nas wyrzucą. Będę się starał szybko, bo mało czasu mamy, a inni też chcą mówić. Prawdą jest, że jeżeli będziemy intensywnie gospodarować, to niestety, mówię niestety dlatego, że pociąga to za sobą koszty, będziemy zmuszeni stosować środki ochrony roślin. Ja oczywiście tu egoistycznie powiem, że najlepiej, żeby były to środki grzybobójcze, z tych powodów, które już mówiłem, ale to także będzie dotyczyć, proszę państwa, środków, które zwalczają szkodniki, nie mówiąc już o samym początku, jakim są chwasty. To jest odrębne zagadnienie, nie, więc nie będę tego rozwijał. Tu będzie bardzo pilna potrzeba. Przy intensywnej uprawie nie uda się Państwu wyprodukować, nawet posiadając odmiany o zwiększonej odporności czy tolerancji na porażanie przez grzyby chorobotwórcze, takiej ilości plonu, która powinna wynikać z tej zwiększonej dawki azotowej. Natomiast jeżeli będziemy stosować azot na poziomie umiarkowanym, to wtedy też zachowujemy się w sposób umiarkowany w stosunku właśnie do zwalczania grzybów chorobotwórczych. To znaczy, że niekiedy będzie taka potrzeba zastosowania, na przykład z tego względu, że na naszym polu jest odmiana pszenicy o zwiększonej wrażliwości na porażanie, a niekiedy po prostu będziemy mogli nie stosować, dlatego że nie będziemy prowokować wielu grzybów chorobotwórczych do tego, żeby mogły one się swobodnie rozwijać. Między innymi dlatego, że mamy odmianę odporną na danego agrofaga. Dziękuję bardzo i proszę Państwa, do tej dawki azotu i tak dalej. Jest tutaj osoba, która zna się na zobrazowaniach satelitarnych, na analizie spektralnej łanu i gdyby, panie Krzysztofie, można dwa zdania pana poprosić o tym, jaka tu jest przyszłość. Pan uczestniczył w poprzednim panelu, w związku z tym byłbym zobowiązany, jeżeli mógłbym poprosić, bo proszę państwa, dzisiaj to jest, że tak określę po studencku, taka zajawka. Natomiast nie łudźmy się, za 10-15 lat to, proszę państwa, tak zwana spektrometria będzie dominowała nad chemiometrą, czyli będziemy, proszę państwa, określali to jak w latach 60. słynny U2 i tak dalej, jak wygląda ten papieros, czy jak kłos, proszę państwa, bo prawdopodobnie postęp jest większy, niż my sobie dzisiaj zdajemy z tego sprawę. Dwa zdania, jeżeli mógłbym prosić. Dziękuję serdecznie, panie przewodniczący. W trzech słowach chciałem rzec, każdy z państwa, gdyby teraz wyjął komóreczkę i w systemie Android czy iOS pstryknął obraz rzepaku przykładowo i przesłał na odpowiedni serwer, za chwilę miałby odpowiedź o stanie, załóżmy, odżywienia, takim miejscowym. I to taka najprostsza forma.
punktowym. Kolejną formą są te różne, cały szereg różnych sensorów naziemnych, które są montowane na ciągnikach i podczas drugiej, trzeciej czy czwartej dawki azotu mogą być serwowane w oparciu o stan biomasy oraz indeksów żywieniowych całego szeregu. Są też systemy takie bardzo proste, niskopułapowe, bezzałogowe, które w Polsce też całkiem nieźle się rozprzestrzeniają i one mają tą cechę, że wydajność może mają trochę mniejszą, ale za to są praktycznie zawsze przygotowane do startu, do lądowania bez względu na zachmurzenie. I najprostsza rzecz, każdy z Państwa może się zalogować na znakomitym serwerze o opracowaniu w Polsce, które z obrazowania satelitarne dostarcza praktycznie co kilka dni, Sentinela 2B i każdy z Państwa do 50 hektarów gratisowo obraz może otrzymać i później na podstawie tych informacji można sobie właściwą dawkę, czy wyrównującą, balansującą, czy też jakościową dopasować w zależności od fazy rozwojowej zaplanowanego plonu. Te rozwiązania funkcjonują, trzeba tylko pstryknąć i można tą naszą matkę Ziemię, jak również też Bałtyk, oszczędzić, dopasować, a niekoniecznie kombinować pod górkę, bo takie przypadki są, że ze względu na okres zimowy są tacy niektórzy zawodnicy, że serwują RSM-u 100-150 litrów 14 listopada. I co na to nasza matka Ziemia? Dziękuję. Dziękuję bardzo, proszę Państwa, więc widzicie, ja tu sygnalizuję, że to jest nisza, a według pana Jerzego pomyliłem imię, musiałem sprawdzić, to nie jest już nisza, tylko trzeba po prostu, nazwijmy, szukać i korzystać. Bardzo dziękuję państwu, dziękuję uczestnikom panelu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie Janie.